Siemano, siemano, siemano w ten poniedziałkowy już prawie południe. Siemano w te poniedziałkowe południe. Kochani, dzisiaj chciałam Wam powiedzieć super sposób na to, żeby zobaczyć swoje życie, swoje umiejętności, swoje predyspozycje i siebie z zupełnie innej perspektywy. Nie z perspektywy takiej, gdzie stajesz przed lustrem i widzisz siebie, widzisz swoje braki, ale z zupełnie innej perspektywy, za chwilę ci wszystko wyjaśnię. Jakiś czas temu bardzo bliska mi osoba też w ten sposób kazała mi przepracować pewne tematy i powiem Wam, to jest mega, mega metoda. Pierwsza rzecz. Na czym polega to ćwiczenie? W jaki sposób możesz zobaczyć swoje możliwości z innej jakby strony? Napisz na kartce datę swoich urodzin. Napisz na kartce, kiedy się urodziłaś. No powiedzmy tak jak ja, 2 stycznia. Urodziłam się 2 stycznia. Piszę na kartce datę swoich urodzin. Dzień, miesiąc, rok. Zapisałeś? Zapisałaś? Popatrz na tą datę. Zapisano na tej kartce. Co się wtedy wydarzyło? Co takiego się wydarzyło? Narodził się człowiek. Tak. Narodził się taki mały bobo. Narodził się mały człowiek. Przyszedł na świat w większych, mniejszych bólach swojej matki, która dała mu życie. No ale przyszedł na świat człowiek. Powiedz mi, wyobraź sobie tego małego człowieka, tego, który urodził się właśnie w tym dniu. Wyobraź sobie tego niemowlaka. Co o nim myślisz? Jaki on jest, ten niemowlak? Jak go widzisz? Jaki on jest? Większość osób odpowie, może ty też. Jest słodki, niewinny, cudowny, wspaniały. Do kochania. Najwspanialszy na świecie. Darzysz go ogromnym uczuciem, szacunkiem. A to jest tylko małe bobo, które jeszcze niczego nie potrafi, nie ma żadnych doświadczeń, nie przebyło żadnej swojej drogi, żadnych swoich upadków, wzlotów, swoich problemów. To jest małe bobo, które nie umie mówić. Jest zależna od swoich rodziców. To jest małe bobo, które nie umie chodzić, nie umie nawet się samo podetrzeć, nie umie samo się najeść. A zobacz, jakim uczuciem darzysz te małe bobo. Zobacz, jakimi wielkimi uczuciami darzysz człowieczka, który niczego w swoim życiu nie dokonał i tak naprawdę nic w swoim życiu jeszcze nie osiągnął. A zobacz, jak wiele przez swoje życie nauczyłeś się ty. Zobacz, jak wiele osiągnąłeś, ile sytuacji musiałeś pokonać, problemów, ile wzlotów i upadków miałeś w swoim życiu. Zobacz, jak wiele sytuacji wydarzyło się, w których musiałeś walczyć z jakimiś swoimi przeciwnościami, musiałeś kompletnie zmieniać swój kierunek, w którym szedłeś w swoim życiu. Zobacz, nauczyłeś się umiesz mówić, umiesz chodzić, umiesz się sam najeść. Jesteś zajebistym liderem, bo może masz dzieci, więc jesteś zajebistym liderem, bo masz swoją rodzinę, masz dzieci, tak? Jesteś zajebistym liderem, bo może masz swój biznes. Nauczyłeś się jakiegoś języka. Masz jakieś swoje pasje. Na przykład super wychodzi ci składanie samolocików. Albo piszesz sobie wiersze do zeszytu, który trzymasz w szufladzie. Zobacz, jak wiele potrafisz, jak bardzo dużo się nauczyłeś w swoim życiu, jak wiele umiejętności masz, ile rzeczy przybyłeś, doświadczeń, ile rzeczy doświadczyłeś, dobrych, złych, jak wiele się nauczyłeś. A zobacz, jak kiepsko oceniasz siebie. Te dziecko, które urodziło się w dniu, którą spisałeś na kartce, oceniałeś na 10 punktów w skali na 10. Oceniając jego wyjątkowość, piękno i tak dalej. A jak oceniasz siebie? W skali od 1 do 10? Zazwyczaj dużo niżej.
A zobacz, to dziecko niczego nie potrafiło. Zobacz, jak wiele ty potrafisz. To dlaczego tak nisko siebie oceniasz? Dlaczego tak kiepsko o sobie myślisz? Dlaczego jesteś od siebie, dla siebie aż tak wymagający i nie widzisz tych wszystkich rzeczy dobrych, które wydarzyły się w twoim życiu? Nie widzisz tej całej wiedzy, doświadczenia, które masz? Doceniaj siebie, kochaj siebie, jak to małe dziecko. Zobacz, jak wiele potrafisz, jak wiele przeżyłeś. Jesteś zupełnie innym człowiekiem, jesteś dużo lepszy niż ten niemowlak, który się urodził. Dużo więcej wiesz, więc zasługujesz też na to, żeby dostać więcej punktów na swojej skali. Pomyślcie o tym czasem, jak mocno nie doceniamy siebie. Pięknego dnia Wam życzę, kochani.